Jeżeli jest to Jana, to będzie ona trwała długo. Zwykle nie nazywa się Janami czegoś, co trwa tylko kilka minut. Zwykle wyższe Jany utrzymywać się mogą przez wiele godzin. Będąc wewnątrz, nie masz większego wyboru. Będziesz mógł wyłonić się z Jany tylko wtedy, gdy umysł będzie gotowy do wyjścia, kiedy paliwo odpuszczenia, które uprzednio zostało wytworzone, zostanie całkowicie wykorzystane. Są to tak spokojne i satysfakcjonujące stany świadomości, że ich naturą jest utrzymywanie się przez bardzo długi okres. Inną cechą Jan jest to, że pojawiają się dopiero po osiągnięciu nimitty, co opisałem wcześniej. Ponadto należy wiedzieć, że kiedy już jesteś w jakiejkolwiek z Jan, niemożliwe jest wtedy doświadczenie ciała, na przykład bólu fizycznego. Nie można też usłyszeć niczego z zewnątrz, ani zarejestrować myśli, choćby nawet była to dobra myśl. To, co się przejawia, to pojedynczość percepcji, doświadczenie niedualistycznej błogości, która trwa niezmiennie przez bardzo długi czas. Nie jest to żaden trans, a tylko stan podwyższonej świadomości. Wszystko to mówię po to, abyście sami mogli rozróżnić, czy to, co uznajecie za dżany, jest prawdziwym ich doświadczeniem, czy może tylko wyobrażeniem. Można powiedzieć o wiele więcej o tej medytacji. Natomiast tutaj opisana została tylko podstawowa metoda złożona z 7 etapów, która kończy się pierwszą dżaną. Można szerzej opisać 5 przeszkód i to, jak są przezwyciężane, wspominając rolę i znaczenie uważności oraz jak jest wykorzystywana, a także czym są 4 satipatany i 4 podstawy mocy oraz 5 zdolności duchowych. Oczywiście warto by też wymienić wyższe dżany. Wszystkie te tematy powiązane są z praktyką medytacyjną, lecz ich wyjaśnienie musi być pozostawione na inną okazję. Ci, którzy błędnie myślą, że to wszystko jest tylko praktyką samaty, bez jakiegokolwiek uwzględnienia, wglądu vipassany, powinni zdać sobie sprawę, że nie jest to ani samata, ani vipassana. Medytacja nazywa się bhavana i jest to metoda, jakiej nauczał Budda, a za jego przykładem podąża tradycja leśna północno-wschodniej Tajlandii, której mój nauczyciel, czcigodny Ajahn Chah, był częścią. Ajahn Chah mawiał często, że samata i vipassana nie mogą być rozdzielone, że para ta nie może być rozwijana niezależnie od właściwego poglądu, właściwej intencji, właściwego zachowania moralnego itd. I faktycznie tak jest, ponieważ aby zrobić jakiekolwiek postępy na wymienionych wyżej 7 etapach, medytujący potrzebuje zrozumienia i akceptacji nauk Buddy, a wskazania moralne powinny być przestrzegane. Wgląd jest, rzecz jasna, potrzebny do osiągnięcia każdego z tych etapów, czyli zdanie sobie sprawy ze znaczenia puszczania. Im bardziej rozwija się kolejne etapy, tym głębszy będzie wgląd. A jeżeli dojdzie się aż do dżany, wtedy to doświadczenie zmieni całe wcześniejsze zrozumienie. Niektórzy mawiają, że wgląd tańczy wokół dżany, a dżana tańczy wokół wglądu. To jest droga do nibany. Budda powiedział: ten, kto zagłębia się w przyjemności dżan, ten może oczekiwać osiągnięcia jednego z 4 rezultatów: wchodzącego w strumień, raz powracającego, niepowracającego i całkowitego przebudzenia.